roku. Dwa złote medale olimpijskie już ma kryształowa kula na wyciągnięcie ręki. Teraz przed Kamilem Stochem nowe wyzwanie. Zdobyć Mistrzostwo Świata w lotach narciarskich. Jesteśmy już po kwalifikacjach na Mamucie w Charachowie. Połączmy się zatem z Maciejem Jabłońskim. Mówi się, że nic nie trwa wiecznie, no ale to powiedzenie nie dotyczy chyba formy Kamila Stocha. Na razie nie dotyczy. Kamil Stoch jest wciąż w olimpijskiej formie, co udowodnił dzisiejszymi skokami na treningu oraz w kwalifikacjach. To jeden z głównych kandydatów do tytułu Mistrza Świata w lotach. Najpierw 187 metrów, potem 200,5 i na koniec 200. Tak wyglądały dzisiejsze skoki dwukrotnego złotego medalisty z Soczi. Były to trzy bardzo przyjemne skoki, bardzo dające mi dużo właśnie fajnej zabawy i przyjemnych odczuć. No super jest w końcu sobie polatać. Ale nie tylko Kamil Stoch zrobił dziś wrażenie. Świetnie wypadli także najgroźniejsi rywale Polaka w Pucharze Świata, Severin Freund oraz Peter Prewc. Ten ostatni w kwalifikacjach uzyskał aż 214 metrów. Nie zdołał jednak ustać skoku. Oklaskiwano również Macieja Kota, który zajął czwarte miejsce. Dobre, normalne skoki. O to przede wszystkim chodzi. To musi być taka podstawa i teraz, kiedy poczuję się troszkę pewniej, można delikatnie coś dołożyć, ale tak mówię delikatnie, żeby nie przeszarżować. Awans do jutrzejszego konkursu wywalczyli także Jan Ziobro oraz Klemens Murańka, a kwalifikacje wygrali wspólnie Anders Bardal i Dimitrij Wasiliew. W historii Mistrzostw Świata w lotach narciarskich tylko raz na podium stanął polski skoczek. Brąz wywalczył Piotr Fias. Nie ma co zapeszać, ale trzeba powiedzieć otwarcie. Już wkrótce ten skromny bilans może się poprawić. Z Charachowa Maciej Jabłoński, dziękujemy. Kamil Stoch wciąż w olimpijskiej formie. W kwalifikacjach do konkursu indywidualnego Mistrzostw Świata w lotach, które dla naszego bohatera zimy były de facto trzecią serią treningową, wylądował równiutko na 200 metrze. Były to trzy bardzo przyjemne skoki, bardzo dające mi dużo właśnie fajnej zabawy i przyjemnych odczuć. No super jest w końcu sobie polatać. Najgroźniejsi rywale również przyjechali do Charachowa w wyśmienitej dyspozycji. 4 metry dalej wylądował Severin Freund, a Peter Prewc zbliżył się do rekordu obiektu. Skoczył, uwaga, 214 metrów. W rozpoczynającej się jutro walce o tytuł Króla Przestworzy zobaczymy 4 Polaków. Z tych, którzy musieli się kwalifikować, najlepiej wypadł Maciej Kot. Zajął 4. miejsce. Dobre, normalne skoki. O to przede wszystkim chodzi. To musi być taka podstawa i teraz, kiedy poczuję się troszkę pewniej, można delikatnie coś dołożyć, ale tak mówię delikatnie, żeby nie przeszarżować. Dla Dawida Kubackiego i Piotra Żyły, którzy dziś znaleźli się poza składem, mistrzostwa jeszcze się nie skończyły. Obaj zachowują szansę na występ w niedzielnym konkursie drużynowym.